Witam serdecznie, dziś pokażę przepis na mega szybkie, a zarazem bardzo smaczne żeberka pieczone. Do ich przygotowania potrzebujemy 1 kg żeberek wieprzowych, 2-3 cebule, 1 łyżkę miodu i 1 opakowanie ketchupu. Ja wykorzystam łagodny, najlepiej do tego przepisu sprawdza się pudliszki. Z przypraw potrzebujemy odrobinę soli. W pierwszej kolejności żeberka solimy, rozgrzewamy patelnię i obsmażamy z obydwu stron na rumiano. Akurat kilogram żeberek na patelnię 28 wchodzi idealnie. W międzyczasie cebulę kroimy w kostkę. W miseczce połączymy 1 łyżkę miodu z całym opakowaniem ketchupu. Jeśli lubisz ostrzejsze smaki, to możesz pomieszać ketchup łagodny z pikantnym, ewentualnie dosypać szczyptę chili. A jeśli chcesz jeszcze bardziej podkręcić smak, możesz dołożyć łyżkę sosu sojowego, ewentualnie łyżkę sosu Worcester. Żeberka obrócimy na drugą stronę. Żeberka na chwilę zdejmiemy, a w ich miejsce wrzucimy cebulę i delikatnie zeszlimy. Taka cebula w zupełności wystarczy, nie ma potrzeby podsmażać mocniej, żeby nam się później podczas pieczenia nie przypaliła. Zdejmiemy na chwilę z patelni. Na patelnię z powrotem wędrują żeberka. Z tego względu, że ja będę piekł w piekarniku na patelni. Jeśli nie masz możliwości używania patelni w piekarniku, to po prostu musisz włożyć na blachę czy do naczynia żaroodpornego, przykryć pokrywką i w taki sposób piec. Na żeberka wyłożymy cebulę. A na cebulę wlejemy ketchup z miodem. I tak przygotowane żeberka wkładamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni na około 1,5 do 2 godzin. Minęło 95 minut, wyjmiemy żeberka. Żeberka mega mięciutkie z pysznym sosem. Jeśli się przepis podoba, to się bardzo cieszę, zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam, życzę smacznego.